8 września 1934 roku ogromny statek został wyrzucony na brzeg w New Jersey. Statek był tak zniszczony, że nie można było go od razu zidentyfikować. Kilka godzin później lokalni mieszkańcy zaczęli wyciągać z wody poskręcane ludzkie ciała. Gdy zwłoki zostały dokładnie zbadane, okazało się, że byli to ostatni pasażerowie najbardziej zaawansowanego technicznie liniowca swojego czasu – Maro Castle. Okazało się, że zatonięcie Titanica nie było najbardziej przerażającą katastrofą morską, a nawet nie największą. Więc kto ponosi odpowiedzialność za jedną z najgorszych katastrof statków w historii? Jak wiecie, nie reklamuję zbyt wielu rzeczy. Ba, nawet większość po prostu odmawiam, jeśli widzę, że coś takiego się nie spodoba ani mi, ani wam. Ale dzisiaj mam przyjemność pokazać wam mega fajne produkty. Najbardziej spodobała mi się ta mini drukarka zwana uroczo drukusiem. Możecie na niej drukować co tylko chcecie dzięki temu, że łączy się łatwo z telefonem. Może to być zdjęcie, liścik, a nawet fejkowy mandat, jeśli chcecie oczywiście zrobić żart znajomym. Mega polecam, bo to jest świetna zabawa, ale mam jeszcze wam do pokazania coś jeszcze, a mianowicie ultramocny laser. I to taki, który serio przebije balony, rozpali zapałkę, no i ma zasięg do 40 km. Więc jeśli lubicie takie gadżety, to zapraszam was do zapoznania się z ofertą w opisie. Serio, wydaje mi się być to idealnym prezentem dla kogoś lub nawet dla samego siebie. Link w opisie. Projektanci Maro Castle osiągnęli przełom. Statek mierzył 155 metrów długości, co stanowi połowę wysokości wieży Eiffla. Mimo że nie był największym statkiem na początku XX wieku, Maro Castle był na tyle kompaktowy, że mógł osiągnąć imponujące prędkości do 37 km na godzinę. Statek ten był w stanie pokonać trasę z Nowego Jorku do Hawany w zaledwie 2 dni. Jest to absolutny rekord na tamte czasy. Oprócz tego liniowiec był wyposażony w najnowocześniejsze technologie. Na pokładzie zamontowano żyroskop, który pozwalał załodze poznać dokładny kierunek ruchu. W przeciwieństwie do zwykłych kompasów działał on bez żadnych błędów, które zwykle występowały z powodu niestabilnych pól magnetycznych. Było to urządzenie echa dźwiękowego, pozwalające precyzyjnie określić głębokość pod Maro Castle, a był to jeden z pierwszych statków, które go otrzymały. Ale nawet te zalety nie pomogły uniknąć strasznej tragedii, a może nawet mogły je spowodować. Września 1934 roku Maro Castle wypłynął w swoim ostatnim rejsie. 500 Amerykanów wracało z Hawany. Byli szczęśliwi, ponieważ mogli ominąć prohibicję i legalnie pić alkohol na pokładzie podczas wielkiego kryzysu. Jednak po zaledwie 1,5 dnia podróży coś poszło nie tak. Kapitan Robert Wilmet nagle skarżył się na problemy żołądkowe. Ostateczny cel, Nowy Jork, był bardzo blisko, więc załoga zdecydowała się nie zawracać statku, aby zabrać Wilmeta do najbliższego szpitala. Niestety później tego wieczoru kapitan został znaleziony martwy w swojej kabinie. Wydało się to podejrzane niektórym członkom załogi, ponieważ Wilmet nigdy wcześniej nie miał problemów zdrowotnych. Czy to prawdopodobne, że przez kogoś zachorował i przez to umarł? W każdym razie nie było czasu na grę w detektywa. Dowództwo statku przeszło na Williama Wara, pierwszego oficera. Był jednak pewien problem. Nigdy wcześniej nie miał do czynienia ze sprzętem, który był wyposażony Maro Castle. Podczas gdy oficer próbował pilnie zaznajomić się z nowoczesnym sprzętem, nowe zagrożenie szybko zbliżało się do liniowca. Strażnik zauważył nadchodzącą burzę. War próbował zwolnić statek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, ale niestety nie udało mu się. Maro Castle wpłynął na wzburzone fale z pełną prędkością. Być może to właśnie nieumiejętność Wara w obsłudze nowoczesnych urządzeń była główną przyczyną okropnej katastrofy. Co ciekawe, 80 lat wcześniej miała miejsce bardzo podobna tragedia. 27 września 1854 roku parowiec bocznokołowy o nazwie Arctic zatonął w lodowatych wodach północnego Atlantyku. Stało się to tylko dlatego, że załoga była zbyt pewna siebie. Konstruktorzy statku dążyli do stworzenia najszybszego liniowca, jaki kiedykolwiek istniał. Przed tym tragicznym zdarzeniem Arctic rzeczywiście spełniał ich ambicje. Nowoczesne silniki parowe, do
dość sensacyjne w tamtym czasie, napędzały koła łopatowe po obu stronach statku, aby poruszać się po wodzie. Pozwoliło to Arctic osiągnąć prędkość do 23 km na godzinę, co z kolei pozwoliło mu pokonać dystans w rekordowym czasie. 9 kwietnia pokonała odległość między Wielką Brytanią a USA w zaledwie 9,5 dnia, zamiast standardowych kilku tygodni. Ale twórcy dbali nie tylko o stronę techniczną, uczynili parowiec prawdziwie luksusowym i przyjemnym miejscem do spędzania czasu. Dlatego właśnie statek zyskał tak dużą popularność. 13 września 1854 roku na pokładzie Arctic przywitało 400 pasażerów, a jedynie 1/10 z nich miała szczęście powrócić na ląd. Trasa parowca prowadziła przez Wielkie Ławy, region Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Kanady, gdzie ciepłe wody prądu zatokowego spotkały się z zimnym powietrzem z północy. Dlatego właśnie ten obszar zazwyczaj jest pokryty gęstą mgłą. Zwykle marynarze zachowywali skrajną ostrożność, przechodząc przez ten odcinek trasy. No, wszyscy marynarze z wyjątkiem załogi Arctic. Kapitan James Lust nie kazał nawet zmniejszyć prędkości. Kazał jedynie strażnikom być czujnym. To była słuszna rada, ponieważ wkrótce zauważyli sylwetkę innego statku skrytego we mgle. Natychmiast poinformowali załogę, ale było już za późno. Poruszając się z maksymalną prędkością, Arctic zderzył się w Vesta, innym parowcem, który przewoził francuskich rybaków. Mimo że wypełniony innowacjami, Arctic był nadal zbudowany z drewna, podczas gdy nieporęczny francuski statek był wykonany ze stali. Żelazny dziób Westy uderzył w drewniany kadłub Arctic tak jak taran, ale nawet to nie zdezorientowało nanoszalandzkiej załogi, ani nie wzburzyło ich poczucia wyższości. Co więcej, tuż po kolizji zabójczy żelazny dziób Westy po prostu odpadł. A ponieważ Arctic był znacznie większy od swojego przeciwnika, no i miał wiele wewnętrznych przedziałów, załoga uspokoiła pasażerów, że statek nie zatonie. No ale jak się domyślacie, ostatecznie stało się wręcz przeciwnie. Mały francuski parowiec utrzymał się na powierzchni, podczas gdy Arctic zaczął szybko tonąć. Otóż wnętrze przedziałów Arctic było również wykonane z drewna, a uszkodzenia były tak poważne, że deski nie mogły powstrzymać wody morskiej przed wtargnięciem do środka. Wkrótce stało się oczywiste, że parowiec jest skazany na zagładę. Arctic miał na pokładzie tylko 6 łodzi ratunkowych, które mogły pomieścić mniej więcej niż 180 osób, czyli mniej niż połowa wszystkich marynarzy i pasażerów na pokładzie. Mimo to załoga nie zdołała uratować nawet tej liczby podróżnych. Łodzie były uruchamiane chaotycznie, były ledwo wypełnione i w większości przypadków całkowicie przejęte przez męskich członków załogi, ponieważ w przeciwieństwie do pasażerów wiedzieli, dokąd uciekać w panice. Podczas gdy mężczyźni robili wszystko, co w ich mocy, aby zabezpieczyć miejsce w jednej z łodzi, wszystkie kobiety i dzieci utonęły w mroźnej wodzie. Podczas tego rejsu tylko 61 osób miało szczęście przeżyć katastrofę, a jedynie kapitan pozostał z pasażerami do końca. Stojąc na dużym drewnianym pudle, próbował uspokoić panikującą załogę, podczas gdy woda morska wlewała się do statku. Być może dlatego los zlitował się nad nim. Gdy statek przewrócił się, Luz zdołał chwycić się drewnianego pudełka i wypłynąć na powierzchnię. Prąd natychmiast zabrał go daleko od miejsca zdarzenia, a kapitan spędził 2 długie dni w zimnym oceanie, zanim ratujący statek przypadkiem go znalazł. Jego mały syn, 11-letni Will Luz, pozostał na Arctic i zginął razem z pozostałymi pasażerami na pokładzie. 80 lat później zaawansowane technologie zawiodły również pierwszego oficera Warma, ale mimo jego francuskiej niekompetencji Maro Castul nadal miało szansę utrzymać się na powierzchni i prawdopodobnie udałoby się to osiągnąć, gdyby załoga nie napotkała kolejnego problemu. O godzinie 3 nad ranem, podczas gdy nowo mianowany kapitan walczył ze sztormem, odwiedzający w sali dla palących pierwszej klasy zauważyli, że dym staje się niepokojąco gęsty. Okazało się, że na pokładzie Maro Castle wybuchł pożar, a dym zalał statek w niewiarygodnym tempie.
Wszystko dlatego, że budowniczowie postawili na luksus i komfort, a nie na bezpieczeństwo pasażerów. Wnętrze statku było wypełnione fornirowanymi meblami, a pokład pokryty łatwo palną farbą olejną, czyli idealne paliwo dla pożaru. Niedoświadczona załoga marynarzy nie miała pojęcia, jak zatrzymać tak duży pożar, czyli dokładnie tak jak załoga Dana Pass, statku, który zatonął 20 grudnia 1987 roku. Tragedia miała miejsce u wybrzeży Filipin o 22:30. Większość pasażerów już wtedy spała, więc kapitan pomyślał, że też sobie usiądzie i się zrelaksuje. Opuszczając swoje stanowisko, usiadł wygodnie w kabinie, otworzył butelkę piwa i zaczął oglądać swój ulubiony program. Tymczasem Wektor, tankowiec, płynął szybko w kierunku Dona Pass. Wektor przewoził ponad 1000 ton benzyny i innych produktów naftowych. Nikt nie zauważył zbliżającego się statku. Wkrótce potem oba statki zderzyły się. Uderzenie było tak silne, że wywołało eksplozję, która podpaliła pokład Dana Pass. W ciągu chwili płomienie dotarły do centrum dowodzenia promu, powodując całkowity brak zasilania. Przerażeni pasażerowie bezskutecznie szukali kamizelek ratunkowych. Żaden z nich nie odniósł sukcesu z prostego powodu. Na pokładzie nie było kamizelek ratunkowych. Ludzie skakali z płonącego statku wprost do wody, doznając natychmiastowych obrażeń, ponieważ ocean wokół nich zmienił się w basen pełnej ropy. W takich warunkach szanse na przeżycie były minimalne, ale nawet nieliczni, którym się udało, zostali pozostawieni sami sobie bez pomocy, ponieważ służby przybrzeżne dowiedziały się o katastrofie dopiero dzień później. Pośród prawie 4400 pasażerów cudem przeżyło tylko 26 osób. Kapitan statku zginął, nie opuszczając swojej kabiny. Później National Geographic nazwało to wydarzenie azjatyckim Titanikiem. Jeśli porównamy liczbę ofiar, katastrofa Dana Pass pochłonęła prawie 3 razy więcej istnień niż najbardziej znana tragedia morska w historii. Jednak jeśli przyczyna była dość jasna, zderzenie z tankowcem przewożącym wysoce łatwopalne substancje, nadal nie wiadomo, co właściwie spowodowało pożar w Maru Castle i kiedy dokładnie się to wydarzyło. Mimo że pożar wybuchł, Maru Castle było zaledwie 40 minut od portu w New Jersey. Gdyby Worms skierował statek tam, prawdopodobnie uratowałby życie wszystkich pasażerów. Natomiast tego dnia zdecydował się nie zmieniać kursu i kontynuować podróż w kierunku oficjalnego celu – Nowego Jorku. Ta trasa była dłuższa, a co więcej, statek musiał żeglować pod wiatr, co tylko ułatwiło rozprzestrzenianie się ognia. Ale co jeśli kapitan nie zmienił kursu statku, ponieważ po prostu nie mógł? Jak załoga Wilhelm Galstow, statku transportowego, który zatonął 15 lat później, 30 stycznia 1945 roku. Na pokładzie znajdowało się około 10 tysięcy uciekinierów, którzy udali się na otwarte morze. To było przed zakończeniem się II wojny światowej. Siły alianckie szybko posuwały się w kierunku nazistowskich Niemiec. Niemieccy cywile mieszkający na ich drodze nie mieli innego wyjścia, jak tylko uciekać. Rząd postanowił ich ewakuować, a jednym z pierwszych statków z uchodźcami był właśnie Wilhelm Galstow. Wilhelm Galstow został zaatakowany przez radziecki okręt podwodny, który wystrzelił 3 torpedy, zatapiając statek w ciągu zaledwie 40 minut. Większość pasażerów i załogi zginęła, a ostateczna liczba ofiar wynosiła około 9400 osób, co czyni tą tragedię jedną z największych katastrof morskich w historii. Często ludzie pytają, co by się stało, gdyby kapitan Wilhelm Galstow zdołał uniknąć ataku torpedowego lub podjął inne działania, aby uratować pasażerów. Niestety odpowiedź na to pytanie pozostaje tylko w sferze spekulacji. Ta masowa ewakuacja nosiła kryptonim Operacja Hannibal. Rzesza przydzieliła olbrzymi statek wycieczkowy do wykonania zadania i mimo że rząd próbował zapobiec panice, przerażeni ludzie byli gotowi dostać się na pokład za wszelką cenę. Oficjalna sprzedaż biletów na podróż niewiele pomogła, ponieważ ludzie próbowali wdrapywać się do środka nawet przez bulaje. W rezultacie liniowiec o pojemności 2000 osób odpłynął, przewożąc 5 razy więcej pasażerów. Ludzie zajmowali wszystkie możliwe powierzchnie i byli niemal dosłownie ułożeni jeden na drugim. Ale to nie było jedyne wyzwanie czekające na Wilhelm Galstow.
W środku nocy załoga włączyła przypadkowo wszystkie światła nawigacyjne naraz. Oczywiście błąd ten został szybko naprawiony, ale nawet kilka sekund oświecenia w ciemności było nieodwracalnym błędem. Statek został wykryty przez radziecki okręt podwodny S-13. Kapitan Aleksander Markinesko natychmiast wydał rozkaz otwarcia ognia. W kierunku Wilhelm Gastlow zostały wystrzelone 3 torpedy. Wkrótce wszyscy na pokładzie statku usłyszeli eksplozję. Odwrócenie statku i powrót do brzegu nie było dobrą opcją, ponieważ uszkodzenie kadłuba było zbyt poważne, a niemiecki statek był mocno przeciążony. Dlatego właśnie zaczął powoli tonąć. Najsmutniejsze jest to, że statek faktycznie miał wystarczającą ilość łodzi ratunkowych i kamizelek ratunkowych, aby uratować wszystkich pasażerów, gdyby było ich właśnie 2000, zgodnie z pierwszym planem, a nie 5 razy więcej. Tej nocy statek stał się areną, na której rozgrywały się prawdziwe igrzyska głodowe. Horst Wade, jeden z ocalałych, który miał zaledwie 9 lat w czasie zatonięcia, widział szalony tłum, który traktował się nawzajem brutalnie. W tym procesie zabijali nawet dzieci i kobiety. Pasażerowie, którzy zdołali się wydostać żywi, musieli zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem śmierci – mrozem. Przez 9 minut w zimie nie można było wytrzymać na Bałtyku bez odmrożeń. Ludzie byli zdesperowani, wybierali pozostanie na tonącym statku, gdy wszystkie łodzie ratunkowe były już w pełni załadowane. Gdy na pokładzie pozostało jeszcze około 4,5 tysiąca osób, jeden z niemieckich oficerów zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Podniósł swoją broń przed innymi pasażerami i zastrzelił swoją żonę oraz 2 synów. Następnie przycisnął lufę do własnej głowy, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nie ma już pocisków. Obejmując ciała swoich zmarłych członków rodziny, oficer zsunął je po pokładzie pokrytym śniegiem wprost do zamarzniętej wody. To tylko jedna z wielu rozdzierających serce historii, które miały miejsce na pokładzie Wilhelm Gastlow. 9 stycznia przeżyła tylko 1/9 pasażerów. Około 1000 osób. Gdy holownik ratowniczy dotarł na miejsce katastrofy, nie mógł nawet zbliżyć się do wraku statku z powodu wszystkich martwych ciał unieruchomionych w wodzie. Śledztwo w katastrofie ujawniło, że konieczność ewakuacji mieszkańców Prus Wschodnich wynikała z szybkiego posuwania się alianckich sił w kierunku nazistowskich Niemiec. Niemieccy cywile mieszkający na ich drodze nie mieli innego wyboru, jak tylko uciekać. Rząd niemiecki podjął decyzję o ewakuacji ludności, a jednym z pierwszych statków zaangażowanych w tą operację był właśnie Wilhelm Gastlow. Tragiczna historia przypomina nam o skali cierpienia, jakie niesie ze sobą wojna i o odpowiedzialności władz za bezpieczeństwo swoich obywateli. Chociaż niektóre z tych katastrof morskich były wynikiem błędów i przypadków, inne były konsekwencją rażącego zaniedbania lub niekompetencji. Ważne jest, aby pamiętać o tych wydarzeniach i dążyć do tego, aby nigdy więcej się nie powtórzyły. Na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że współczesne statki są ogólnie dużo bezpieczniejsze niż te z przeszłości. Ale niestety nie są one całkowicie wolne od wypadków i katastrof. W dzisiejszych czasach statki są wyposażone w lepsze systemy bezpieczeństwa, nawigacji i komunikacji, co oznacza mniejsze ryzyko poważnych wypadków. Mimo tych innowacji, katastrofy morskie wciąż się zdarzają, jak pokazują przykłady Costa Cardina z 2012 roku, gdzie zginęły 33 osoby, a 65 odniosło obrażenia. W 2018 roku prom pasażerski Excellent zderzył się w doku załadunkowym w porcie w Barcelonie, co doprowadziło do pożaru trwającego kilka godzin. W 2019 roku podobny wypadek miał miejsce w porcie w Wenecji, gdy ogromny wielopokładowy statek liniowy stracił kontrolę i staranowo pomost. Chociaż te incydenty są rzadkie, warto mieć świadomość, że ryzyko wypadków istnieje. Podczas planowania rejsu morskiego warto sprawdzić reputację i historię firmy prowadzącej rejsy, zwrócić uwagę na dostępne środki bezpieczeństwa na pokładzie oraz sprawdzić, czy statek jest regularnie badany i konserwowany. Warto także zapoznać się z procedurami awaryjnymi na statku, aby w razie potrzeby wiedzieć, jak prawidłowo się zachować. Ważne jest, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas rejsu i nie lekceważyć ewentualnych zagrożeń. Współczesne statki są w dużym stopniu bezpieczne, ale to nie oznacza, że nie można doświadczyć niebezpiecznych sytuacji na pokładzie. Dbanie o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych pasażerów to klucz do udanego i bezpiecznego rejsu morskiego.
Jak wiecie, nie reklamuję zbyt wielu rzeczy. Ba, nawet większość po prostu odmawiam, jeśli widzę, że coś takiego się nie spodoba ani mi, ani wam. Ale dzisiaj mam przyjemność pokazać wam mega fajne produkty. Najbardziej spodobała mi się ta mini drukarka zwana uroczo Drukusiem. Możecie na niej drukować co tylko chcecie, dzięki temu, że łączy się łatwo z telefonem. Może to być zdjęcie, liścik, a nawet fejkowy mandat, jeśli chcecie oczywiście zrobić żart znajomym. Mega polecam, bo to jest świetna zabawa, ale mam jeszcze wam do pokazania coś jeszcze, a mianowicie ultra mocny laser. I to taki, który serio przebije balony, rozpali zapałkę, no i ma zasięg do 40 km. Więc jeśli lubicie takie gadżety, to zapraszam was do zapoznania się z ofertą w opisie. Serio, wydaje mi się być to idealnym prezentem dla kogoś lub nawet dla samego siebie. Link w opisie.